Łukasz, gratuluję bramki, gratuluję tego zwycięstwa. Na początek zapytam, kiedy dowiedziałeś się, że znajdziesz się w kadrze meczowej? Bo dla wielu, myślę, pojawienie się twoje nie tylko na boisku, ale w kadrze było sporym zaskoczeniem. No powiem szczerze, to było jakieś nawet 2 tygodnie temu, gdzie tam już ta rehabilitacja moja powoli dobiegała końca, gdzieś tam po rozmowie z trenerem zdecydowaliśmy, że jednak jeszcze na ten jeden mecz, żebym go nie odpuszczał po prostu, bo była taka możliwość, że już tą rundę sobie odpuszczę, ale powiedziałem, że jak trener tylko chce, to na 20-30 minut będę jeszcze gotowy, bo już tam wszystko się, powiedzmy, dobrze zagoiło i, no i mogłem wrócić do pełnych treningów w tym właśnie mikrocyklu. No i dobrze, że z perspektywy czasu wyszło tak, że jednak ta decyzja gdzieś tam trenera, bardziej nawet nie jego, bo ja też tam do końca o to moje zdrowie się obawiałem, wiadomo jakie są boiska i gdzieś tam dosyć mocno gdzieś tam powiedział, że na mnie liczy i zrobiłem wszystko, żeby wrócić do pełnej dyspozycji, jak najlepszej na ten moment. Fajnie, że dzisiaj to jeszcze gdzieś tam było okraszone golem, ale mówię, gdzieś tam ta przerwa moja się przedłużyła. Troszkę miała być dwutygodniowa, a była półtora miesięczna, także no tak bywa z kontuzjami. No ale fajnie, że gdzieś tam ten okres tego, że nie mogłem grać w piłkę, dzisiaj sobie tym golem określiłem. Teraz proszę powiedz o samym spotkaniu, bo pierwszą połowę mogłeś obserwować z boku, z perspektywy ławki rezerwowych. Był to trudny mecz, mam na myśli całość. Natomiast po wejściu twoim i Bartka Bartosiaka, jakby GKS ruszył do przodu? No tak, gdzieś tam chłopaki już są troszkę tym sezonem może też zmęczeni. Już trochę w nogach minut mają. My z Bartkiem odpoczywaliśmy i takie powiedzmy 30-minutowe wejście, no troszkę wigoru powinno dać i dało. Myślę, że zaczęliśmy troszkę tą piłkę utrzymywać, zbierać drugie piłki. No bo dzisiaj to był taki mecz walki, no, kto tą drugą piłkę zbierał, to jakieś tam sytuacje sobie wytwarzał. Ja też powiedziałem chłopakom w przerwie, że tu będzie mecz do jednego gola i trzeba konsekwentnym być z tyłu i jakaś sytuacja się trafi z przodu i na szczęście ją wykorzystaliśmy. No i się cieszymy ze zwycięstwa. Boisko jest, jak widać, ciężkie. Natomiast otoczka całego spotkania, doping kibiców, myślę, że przypomniał takie dobre momenty, zwłaszcza, że dzisiaj klub obchodzi 46. urodziny. No jasne i tym bardziej chcieliśmy w tym dniu urodzin wygrać ten mecz i po tym blamażu przede wszystkim też, który się zdarzył tydzień temu, gdzieś tam nie byliśmy sobą w tym meczu, mimo wszystko, że gdzieś tam zeszła duża grupa z pierwszej Legii, to my zagraliśmy bardzo słabo i gdzieś sobie to powiedzieliśmy w tygodniu, że drugi mecz taki się nie może powtórzyć pod względem przede wszystkim takiego charakteru. Dzisiaj to gdzieś tam mi się wydaje, że podwójnie zrehabilitowaliśmy się przed taką walką, zaangażowaniem, że nikt nie odstawiał nogi i fajnie, że też taki mecz potrafimy przepchnąć i wygrać. No i co? I kończymy rok. Super, 46. dzisiaj urodzina, ogólnie rok dla klubu uważam bardzo udany. Awans do czwartej ligi. Teraz dosyć dobre miejsce w tabeli. Przed sezonem myślę, że mało kto by się spodziewał, że będziemy tak wysoko. Zobaczymy, jakie będą teraz ruchy zimą i o co klub będzie grał na wiosnę. Skoro urodziny, to życzenia, więc czego życzyć Łukaszowi Wrońskiemu? No mi zdrowia przede wszystkim, a dla klubu przede wszystkim stabilizacji, bo ludzie tutaj żyją tą piłką i to pokazuje, że czy czwarta, czy trzecia liga by była, to ci ludzie będą chodzić na GKS. Nawet dzisiaj kibice przyjechali w bardzo dużej liczbie. No i jak najlepszych wyników, ale myślę, że najważniejszym dla tego klubu jest stabilizacja, bo przeżywałem też tu różne rzeczy i to jest najgorsze, co może być, bo wtedy klub od środka nie potrafi funkcjonować jako korporacja, jako firma. Najważniejsza stabilizacja, no i jak najdłuższych lat dla klubu. Przemek, gratuluję tego zwycięstwa. Nie był to łatwy mecz, a jak z twojej perspektywy to spotkanie wyglądało? No dokładnie, nie był to łatwy mecz, wiadomo, tutaj też warunki nie dopisywały na boisku, był to taki typowy mecz walki, można powiedzieć. Fajnie, że udało się strzelić tą jedną bramkę więcej, wygrywamy na koniec i bardzo się z tego cieszymy. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, nie tylko dlatego, że dobrym wynikiem kończymy rok 2023, ale jest to też dzień urodzin klubu. Czego tobie można życzyć, czego ty życzysz klubowi? Przede wszystkim życzę klubowi, żeby cały czas piął się w górę, tak? Żeby każdy, a wiadomo, że jak klub będzie się piął w górę, to i my będziemy się wybijali na te wyższe poziomy i przede wszystkim tego życzę i dużo, dużo wytrwałości i żeby zawsze tak kibice dopingowali, jak to robią cały czas. Jest stosunkowo zimno, więc nie będę cię długo trzymał. Na zakończenie, jakbyś podsumował tą rundę jesienną? Czy spodziewałeś się takiego wyniku, jaki udało się osiągnąć?
Czy spodziewać się? Na pewno każdy chciał, żebyśmy byli jak najwyżej w tabeli. Wiadomo, każdy ma ambicje i gdzieś tam pracowaliśmy, nawet w tej czwartej lidze, wiadomo, awans zrobiliśmy. Potem trzecia liga, cały czas z meczu na mecz szło bardzo dobrze i mam nadzieję to kontynuować w nowym roku. Trenerze, gratuluję tego wyniku, tego zwycięstwa i od razu proszę o komentarz dotyczący całego spotkania. Spotkanie na pewno nie było dzisiaj jakimś widowiskiem, że kibice gdzieś tutaj wpadali w zachwycie, ale i warunki pogodowe, boisko utrudniało płynność grze. My dzisiaj też mieliśmy cel najważniejszy, chcieliśmy być dzisiaj pragmatyczni, chcieliśmy ten mecz wygrać, zakończyć ten sezon zwycięstwem, zwłaszcza po porażce z Legią, pomijając cały czas do tego wrócę skład wtedy Legii, że pomówiliśmy sobie po tym meczu, że to jest bonus dla nas, tak? Że graliśmy z drużyną, gdzie było wielu zawodników ekstraklasowych, bardzo dużo i ten mecz miał być dla nas bonusem, miał nam dać jakąś nauczkę, ale też lekcję, żeby wyciągnąć z tego wnioski. I dzisiaj zagraliśmy troszkę w innym ustawieniu, zagraliśmy bezbłędnie w defensywie. Zespół Pelikana, który do tej pory nie przegrał tutaj spotkania, miał też swoją twierdzę łowicz. Nie stworzył nam jakiejś dogodnej sytuacji klarownej. My też może nie mieliśmy jakichś klarownych sytuacji, ale myślę, że mieliśmy więcej wejść w pole karne, jakichś dośrodkowań, że coś z tego mogło być, ale na pewno jakiejś solidnej, stuprocentowej sytuacji też nie stworzyliśmy. Cieszę się, że zmiany nam dały bramkę. Szedł Bartek, szedł Wronka, weszli zawodnicy z jakością. I padła bramka, czyli byliśmy konkretni w tym i wygraliśmy spotkanie. Mamy 36 punktów, jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli. Myślę, że rok temu o tej porze, jakby ktoś powiedział, że za rok będziemy w trzeciej lidze, będziemy na trzecim miejscu, będziemy mieli dwa punkty straty do lidera, to może większość ludzi by nie wierzyło, że tak będzie, a tak jest. I ja się z tego cieszę. Dla mnie chłopakom powiedziałem po meczu, że to był dla mnie wspaniały sezon. Dużo zwycięstw, dużo emocji zakończone zwycięstwem w Łowiczu. No i tyle. Zakończone zwycięstwem w Łowiczu, w którym pan też spędził trochę czasu. Co się takiego zmieniło? Do dzisiaj w Pelikanie, jak pan tutaj przyjechał, czy wspomnienia jakieś powróciły? Nie, bardziej się skupiałem na swoim zespole, na tym meczu, nie na wspomnieniach. No ze wspomnień to tylko mogę powiedzieć jedno, to zawsze był trudny teren. Zawsze kto tu przyjeżdżał, to jest specyfika boiska, specyfika trybun. Tu jak grałem w piłkę, jak byłem trenerem, tu było dużo razy twierdza Łowicz, tu każdy bał się przyjeżdżać. Tym bardziej ja się cieszę, że tu przyjechałem z zespołem Bełchatowa i wygraliśmy spotkanie. Z zespołem Bełchatowa? Z klubu, który dzisiaj świętuje 46. urodziny, czego więc życzyć można trenerowi GKS-u, a czego trener życzy GKS-owi? Cieszę się, że zrobiliśmy przez ten półtora roku, jak się klub reaktywował, duży progres, bo tak jak mówiłem, jesteśmy już zdecydowanie po tych półtora roku w innym miejscu niż byliśmy. Jeżeli za rok byśmy jeszcze byli gdzieś i byśmy tak obchodzili, to już by było, myślę, że wszyscy byśmy byli gdzieś fruwali w obłokach, byśmy z tego byli zadowoleni. Życzę temu klubowi, żeby wrócił na te miejsce, w którym był. Ale najpierw małymi kroczkami trzeba zacząć od ligi centralnej. Na pewno tabela pokazuje, że włączymy się o awans do drugiej ligi, bo jeżeli mają dwa punkty straty do lidera, nie możemy co innego powiedzieć, tylko możemy powiedzieć jedno. GKS Bełchatów włącza się w grę o drugą ligę. Trzeba się tego nie bać, trzeba to mówić i nie bać się presji, która nawet będzie w przyszłym sezonie. Jako trener mówię, że tak, GKS Bełchatów będzie w przyszłym sezonie walczył o drugą ligę. Co z tego wyjdzie, tak jak zwykle pokaże boisko. Liga się kończy, granie oficjalnie spotkań GKS zakończył w Łowiczu. Jaki jest plan na najbliższy tydzień, na najbliższe dni, a później po przerwie na okres przygotowawczy? Mamy tydzień roztrenowania, nie za długi, krótki, bo zespół w tym sezonie to był 40 spotkanie, dość dużo, także tu niektórzy się nagrali tyle spotkań, że to jest wystarczająco, ale mamy jeszcze kolejny mikrocykl, rozpoczynamy od wtorku, wtorek, środa, czwartek wolny, piątek rozruch i w sobotę wyznaczeni zawodnicy grają sparing u nas w Bełchatowie z AKS-em SMS Łódź i to będzie w większości koniec
może dla 90-95% zawodników sezonu. Zobaczymy jeszcze wtorek, środa, kolejny tydzień, że tam będziemy chcieli zobaczyć jeszcze trochę więcej młodzieży, młodzieży z akademii, może ktoś przyjedzie i tu może jakiś sparing się klub uda zakontraktować, ale to jeszcze jest nie wiadomo, ale ten tydzień jest już pewny. Zaczynamy sezon przygotowawczy 8 stycznia, mamy już rozplanowane, już 2 miesiące temu mieliśmy rozplanowane sparingi. Sparingi mamy dość fajne, konkretne, większość to jest zespołów drugoligowych, także myślę, że będzie się z kim sprawdzić i zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy. Już tak na zakończenie. Na zakończenie też troszkę roku. Najlepsze wspomnienie z minionego, skończącego się roku trenera. Takie pierwsze coś, co przychodzi do głowy w związku z GKS-em. Przerwa w SMS-ie. Gramy na jakaś SMS i w przerwie dowiadujemy się, że wszystko jest w naszych rękach. I od tego się zaczęło, tak? To było dla nas najważniejsze w tamtym sezonie, że złapaliśmy coś, co mieliśmy w swoich rękach i od nas zależało, a nie od Widzewa. Bo jeżeli tego by nie było, to byśmy dzisiaj może nie rozmawiali, ale byśmy byli totalnie w innym miejscu. A to cały czas nas nakręcało, ten zespół i myślę, że klub, bo cieszę się, że jest cały czas bardzo wysoka frekwencja u nas na spotkaniach. I to samo dzisiaj. Dziękuję kibicom za tak liczny przyjazd, za doping od pierwszej do ostatniej minuty. To jest ważne dla drużyny. To jest ważne, że ktoś za nimi jeździ, ktoś się kibicuje, życzy im dobrze i to jest wspaniałe. Za to jeszcze raz im dziękuję.